Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć odejmowania liczb ujemnych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I tutaj mamy dwa wykłady. Możemy wziąć minus 5, minus 3, to wtedy sumuje się nasz dług. Mamy 5 zł długu, pożyczamy jeszcze 3, no to łącznie mamy tego długu 8. Ale jeżeli mamy minus 5 minus minus 3, to te minusy dają nam plus. I wtedy mamy minus 5, czyli mamy 5 zł długu, ale oddajemy 3 zł, więc długu mamy jeszcze 2 zł. No i lecimy z przykładami. To jest ten sam przykład, który był przed chwilą, więc mam nadzieję, że pamiętacie, że minus 5 plus 3, to minus 2. Co my sobie możemy tutaj sprawdzać? Po pierwsze, która z tych liczb jest większa? Czyli tutaj mamy bardziej na minusie, czyli wynik musi być na minusie. Dodatkowo można sobie utworzyć historię, że mamy 5 zł długu, oddajemy 3 złote, do długu mamy jeszcze 2 złote. Tu Mamy 8 zł długu, pożyczamy jeszcze 2 albo zabieramy jeszcze 2, łącznie 10 zł długu. Teraz tu minus 10, dodać 7. Znowu większa liczba to liczba ujemna, czyli wynik będzie liczbą ujemną. Mamy 10 zł długu. Oddajemy 7, no to jeszcze jesteśmy dłużni. 3. Minus 4, dodać 6. I tutaj uwaga, większą liczbą jest liczba dodatnia. Więc wtedy możemy sobie zrobić albo historyjkę, albo odwrócić szyk. Jak odwrócimy szyk, no to zrobimy sobie, że to jest 6, odjąć 4. Wtedy na lajcie widzimy, że to jest 2. A jak tego nie widzicie, nie chcecie tego zamieniać. No to historyka może być taka, że mamy 4 zł długu i 6 zł. Wpłacamy cały dług i zostają nam jeszcze 2 zł na przykład. Tutaj mamy 12 zł długu, pożyczamy jeszcze piątaka. No to będzie 17 zł długu. Minus 3, minus 9, sumujemy, minus 12. Teraz tutaj. Minus 7, dodać 4. Większa liczba to liczba ujemna, wynik z liczbą ujemną. Mamy 7 zł długu, oddajemy 4, to tego długu mamy jeszcze 3 zł. No to teraz coś takiego. Lecimy sobie to po kolei z tym, a tutaj dodamy. No to mam tak. Minus 15 i minus 10 to minus 25. I jeszcze minus 6 to będzie minus 31. Dodać 8. Zatem mamy 31 zł długu, oddajemy 8, to tego długu mamy jeszcze 23 zł, bo większa liczba to liczba ujemna, czyli wynik musi być liczbą ujemną. To teraz tutaj zrobimy sobie minus 9, oddać 3, to będzie minus 6, i sumujemy dług. Minus 6, Minus 11 to minus 17 i jeszcze 2 minus 19. Teraz to ze sobą. I tu. Minus 4, minus 7, minus 21, minus 2, minus 23. Dodać 5. Większa liczba to liczba ujemna, czyli będziemy mieć tutaj Minus 18. I teraz cztery przykłady dla Was. Tylko cztery, bo to nie jest jakiś trudny temat. Przepiszcie sobie je, spróbujcie sami to policzyć i wróćcie do filmiku, aby sprawdzić, jakie tu jest poprawne rozwiązanie. I przed Wami rozwiązanie tych przykładów. Mam nadzieję, że wszystko udało Wam się ładnie policzyć. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No, i još.